Serdecznie witam na dzisiejszym webinarze. Wybiła godzina 19:00. Mamy już 10 stycznia. Tak jak powiedziałem, newsy będą pędzić, newsy w najbliższych dniach. Wiele informacji będzie przekazywanych, ale o tym będziemy informować w najbliższych dniach, tygodniach. Natomiast dzisiejsze spotkanie dotyczy programu partnerskiego. Kilka takich informacji, które na koniec, które też powinniśmy jako partnerzy wiedzieć, być na bieżąco i przekazywać je dalej swoim partnerom, swoim strukturom w głąb właśnie swoich organizacji. Z tego co pamiętam na ostatnim webinarze, bo nie wiem, czy się do tego w jakiś tam sposób odniosłem, padło ponownie pytanie, ile jeszcze udziału zostało. Tak czyszcząc czat właśnie akurat to pytanie zauważyłem. Gdyby było jakieś pytanie, na które ostatnio nie odpowiedziałem, to proszę napisać na czacie i postaram się faktycznie odnieść do tego na samym końcu webinaru, jak będą jakieś pytania. Natomiast pytanie, ile udziałów? Ja osobiście mówię każdemu, że nie ma to kompletnie znaczenia, ile udziałów zostało, dlatego że nie ma to kompletnie wpływu na to, kiedy zakończymy tą pełną certyfikację, czyli załóżmy 14-15 etap. Również 14-15 etap nie ma wpływu na wprowadzenie udziałów do obrotu giełdowego. Natomiast pamiętajmy, że sporą pulę udziałów firma musi posiadać, którą właśnie wprowadzi do obrotu giełdowego na światowych rynkach i je musi mieć w swoim, jak gdyby, w swojej ofercie. Co najważniejsze, również udziały, które firma posiada, które wprowadzi do wolnego obrotu na giełdach, z tego tytułu my jako akcjonariusze, jako udziałowcy spółki firmy, matki, będziemy zarabiać na sprzedaży przez firmę na światowych rynkach tych udziałów. W jaki sposób? Dlatego, że obowiązkiem tych instytucji jest odprowadzać część zysków do portfela firmy, która wprowadza udziały, a to z kolei część z tych zysków, które będą odprowadzane, będzie przeznaczana również na dywidendy. Więc powtarzam, nie ma tak naprawdę to znaczenia, ile tych udziałów zostało. Jeśli jest ich sporo, to bardzo dobrze, dlatego że firma, jak wiemy, blokuje potężne fundusze inwestycyjne. Na tym etapie nie pozwala im wkładać, załóżmy, dużych miliardów, tylko chcąc inwestować swoje środki, ponieważ wtedy, kiedy była taka możliwość, na samym początku, kiedy pan Anatolij Junicki poszukiwał funduszy, chciał pozyskać i ruszyć z projektem, na tamtym etapie nie było chętnych. Teraz, kiedy projekt przeszedł z tego etapu projektu na projekt komercyjny, gdzie mamy wszelkie pozwolenia, gdzie mamy wszystkie certyfikacje, gdzie zainteresowane są władze wielu dziesiątek krajów na całym świecie realizacją projektów adresowych komercyjnych. Na tym etapie firma po prostu chce to wszystko spiąć w ramach środków, które posiada, w ramach środków, które też pozyskuje z przyjęcia pewnych projektów do realizacji, ale w ramach własnej spółki, w własnych zakładach. I tak to mniej więcej na dzień dzisiejszy wygląda. Natomiast dla nas to będzie bardzo korzystne, kiedy firma dopiero wtedy uwolni udziały, które posiada, wprowadzając je do obrotu giełdowego, ponieważ w momencie, kiedy będziemy gotowi pod każdym względem kapitalizacji pewnych projektów, które będą w trakcie realizacji lub pierwsze już będą ukończone, spodziewamy się, że będzie potężne zainteresowanie przez bardzo duży kapitał na świecie właśnie tymi udziałami. A to z kolei tak naprawdę przełoży się na nasze fundusze, ponieważ jeśli udziały będą po wprowadzeniu ich do obrotu giełdowego, nie będą po dolarze, tak co mamy zagwarantowane, to co jest ta cena jak gdyby wyjściowa, ale będą po 10, po 20, po 50, po 100 i tak dalej, no
to każdy wie, jaki pakiet udziału ma, ile może wtedy zarobić. A na tym właśnie najbardziej firmie zależy, żebyśmy bardzo dobrze my zarobili. Ci, którzy zaufali na tym początkowym etapie spółce, tak i oczywiście, żeby firma również się rozwijała, żeby miała fundusze na dalsze inwestycje, być może nawet na to, na co dzisiaj nie każą spółkę stać, żeby być może nawet kredytować pewne projekty, bardzo ważne dla nas, a dopiero później kapitał ten będzie spłacany już w zależności, jaka byłaby umowa podpisana. Są spółki, które na to stać, na ten moment nas jako firmy nie stać, aby finansować projekty adresowe z własnych środków. Dlatego też stworzenie właśnie odpowiedniej poduszki również w tym celu spowoduje, że będziemy jeszcze bardziej konkurencyjni. Natomiast biorąc pod uwagę sam projekt, samą technologię, jesteśmy bezkonkurencyjni i w 100% uderzamy w to, czego świat dzisiaj potrzebuje w obecnej sytuacji geopolitycznej, zarówno pod względem energetycznym, klimatycznym i wieloma innymi względami. Przechodzimy do tematu, którym dzisiaj się spotkaliśmy, a jeszcze chwilę porozmawiamy na koniec. Do programu partnerskiego dwa zdania o sobie. Nazywam się Mariusz Duczmański, jeśli ktoś mnie nie zna. Finansami zajmuję się od ponad grubo już 20 lat. Usługami online właściwie zajmuję się od 2007 roku, więc slajd można byłoby w jakiś tam sposób poprawić. Natomiast już tak na poważnie to jest 10-11 lat. Natomiast 2007 rok to były pierwsze firmy, z którymi gdzieś tam próbowałem zarabiać online z mniejszymi lub lepszymi sukcesami. Inwestorem w firmie, która była przełomem dla mnie, Skyward Community, jestem od 2016 roku, jak wielu pewnie inwestorów, być może również tu dziś obecnych. Stałem się od razu aktywnym inwestorem i partnerem firmy, więc tak naprawdę w marcu minie 7 lat, jest to spory odcinek czasu. Natomiast nie jest to zbyt długi okres czasu, do którego odniosę się nieco później przy omawianiu pewnych slajdów. W 2018-2019 mogliśmy z polską grupą, ale też z grupą z całego świata, fajne szkolenie również roczne, zdobyć, przejść. W kilku krajach również to było też online, ale też były wyjazdowe szkolenie, tak zwane 3D coaching. Bardzo fajny dokument, certyfikat, który honorowany jest przez europejską właśnie tą fundację, czy nie wiem, czy dobrze to nazwę w tej chwili, bo teraz nie pamiętam dokładnie w 100% nazwy, ale certyfikat, który jest honorowany ogólnie przez europejską instytucję dotyczącą, jeśli chodzi o coaching. Tutaj na tym zdjęciu to też jest fajne historyczne zdjęcie, do którego też się fajne, zawsze chęcią odnoszę, zresztą tak jak tutaj pan Janusz Tomczak, który prowadzi webinary w czwartek zazwyczaj odnośnie technologii. Tu jesteśmy, zresztą widać razem między innymi na zdjęciach. Pan Janusz Tomczak na tym dolnym prawym zdjęciu jest z mikrofonem, ja jestem obok i powiem szczerze, było to wyjątkowe szkolenie z jednej strony przez ten cały rok, w takim szalonym okresie jeszcze przedpandemicznym świeżo. Natomiast byliśmy pierwszą wycieczką, która miała możliwość odwiedzić wtedy to Centrum Innowacji, które budowane było w Szarży, a teraz wiemy, że tam bardzo się dużo zmieniło i zmienia się z dnia na dzień, jeśli chodzi o zabudowę, infrastrukturę i to, co w tej chwili tam jest kończone, jeśli chodzi o te dwie trasy 2,5-kilometrowe. Więc jak tylko będzie taka okazja, możliwość faktycznie jechać do Centrum Innowacji, to ja się piszę i myślę, że pewnie taką grupę będziemy chcieli w najbliższych miesiącach zorganizować, ale w sposób właśnie, jak powiedziałem, zorganizowany, żebyśmy byli umówieni, żeby na plac budowy
żebyśmy zostali wpuszczeni, żebyśmy zostali oprowadzeni, żeby odpowiednie osoby mogły nam o pewnych rzeczach opowiedzieć i być może inne pojazdy, wiem, że była chyba teraz przerwa krótko w internecie, bo mi się pojawił komunikat, ale inne, a teraz słychać? Raz, dwa. Panie Andrzeju? Raz, dwa, trzy. Okej, dobrze. Był moment, że widziałem, że była jakaś przerwa w łączach. No tutaj niestety nie mamy wpływu na pewne rzeczy, na internet. Natomiast tak, jak będzie możliwość zorganizowania takiej wycieczki, to ja się osobiście piszę i myślę, że będziemy chcieli zorganizować po prostu pewną grupę, bo nie jest to aż taki bardzo wielki koszt. Kwestia tak naprawdę kosztu zorganizowania sobie lotów tą i z powrotem. Noclegi wcale nie są aż takie drogie, plus jakiś przejazd. Czy z Dubaju na przykład do Szarży, to nie są jakieś też koszty, tym bardziej, że to jest tam kilkadziesiąt kilometrów. Więc będziemy chcieli o tym pomyśleć. Ale jak powiedziałem, sposób zorganizowany, żeby osoba nas oprowadziła, wszystko powiedziała, być może właśnie już nowymi pojazdami będziemy mogli się przejechać oprócz tego trójkolnego, który od jakiegoś czasu gdzieś tam widzimy w różnych filmikach. Przechodząc do programu partnerskiego po tym długim wstępie, jak wiemy, program partnerski jest bardzo prosty. Bardzo prosty, dlatego że składa się tak naprawdę z 7 poziomów i pierwsze 3 poziomy uzyskujemy bardzo szybko bez jakichkolwiek kwalifikacji osób trzecich. Natomiast jeśli chodzi tutaj ten slajd, zanim przejdziemy właśnie do omawiania tych poszczególnych poziomów, to pokazane jest, jak wygląda nasz back office konto w momencie, kiedy otrzymamy takie biuro, w momencie, kiedy się zarejestrujemy. Musimy oczywiście zweryfikować swój numer telefonu i swoje konto poprzez dowód osobisty, jakiś drugi dokument tożsamości potwierdzający miejsce zamieszkania. To może być faktura za media, to może być wyciąg z konta lub z urzędu gminy, miasta lub miasta, takie zaświadczenie o meldunku. Ta strona dla partnerów, ona zawiera bardzo serdecznie witam na dzisiejszym webinarze. Wybiła godzina 19:00. Mamy już 10 stycznia. Jeszcze raz witam. Przepraszam, mamy łącze jakieś dzisiaj po prostu słabe. Mamy kiepską pogodę tutaj na południu Polski,
więc musiałem się po prostu jeszcze raz przelogować. W tej chwili widzę, że powinno być OK. Więc przejdziemy do samego programu partnerskiego. Zanim to zrobię, to tak jak powiedziałem, już 3-4 zdania. Mamy po rejestracji piękne biuro, mamy linki polecające, mamy tak zwany dostęp do stron docelowych, mamy jeszcze inne narzędzia w postaci multimediów, filmów, które możemy wysyłać w bardzo prosty sposób poprzez różnego rodzaju komunikatory w mediach społecznościowych i nie tylko. Więc możliwość jak gdyby przesyłania tych informacji o tej technologii jest ogólnie bardzo dostępna i ja cały czas za każdym razem zachęcam do tego, żebyśmy po prostu z tych materiałów korzystali. Nie wstydźmy się firmy, ponieważ gdybym was zapytał się osobiście, firma, która pracuje, która rozwija nową technologię, którą tak naprawdę wielu z nas jest od 6 lat i widzieliśmy od czego rozpoczęli, a na jakim jesteśmy obecnie etapie, 6-7 lat. Czy znacie firmę, albo może jesteście osobiście w takiej firmie, która 6-7 lat płaci bez żadnych zakłóceń, rozwija się i jest coraz głośniej o niej, w tym sensie pozytywnym. Tak jak kiedyś, powiem, zaczynaliśmy w 2016-17, było wielu hejterów, którzy mówili, że na tutaj kaktus urośnie, jak jakieś kolejki będą na jakichś linkach jeździć. Dzisiaj te osoby się nie odzywają. Gdzieś znikły, po prostu zapadły się pod ziemię. Więc tak to mniej więcej wygląda. Czy znacie takie firmy, która płaci w programie partnerskim bez problemu 6-7 lat? Ja nie mówię, że takich firm nie ma. Oczywiście są. Natomiast to pokazuje, że jest to firma, którą naprawdę warto mocno się związać. To nie jest firma na jeden sezon, na pół roku, na rok i znika tak jak wiele firm, niestety w obecnej rzeczywistości, ale to jest firma, która po prostu wolniej lub szybciej zmierza do konkretnego, określonego celu. Pandemia jej nie zatrzymała, rozwija się cały czas i coraz większy kapitał będzie wchodził do niej. Więc wykorzystujmy te materiały po to, żeby informacje po prostu docierały do jak najszerszej liczby osób w Polsce, ale nie tylko. Jeśli chodzi o sam program partnerski, tak jak już wcześniej powiedziałem, to jest 7 poziomów. Mamy partnera, konsultanta, lidera, mastera, eksperta i top eksperta i sky eksperta. Jeśli chodzi o te pierwsze 3 poziomy, to jak już wcześniej też powiedziałem, one nie wymagają kwalifikacji, więc bardzo łatwo je po prostu zdobyć. Co ciekawe, tak naprawdę w momencie zarejestrowania się, zweryfikowania konta i niejako odhaczenia, podpisania w formie elektronicznej regulaminu partnerskiego, mamy możliwość pozyskiwania funduszy poprzez nowych inwestorów, których zapraszamy do firmy. Zarabiamy dzięki temu bonusy w wysokości już od 15% kapitału wniesionego do firmy. To są naprawdę fajne pieniądze, biorąc pod uwagę ten 15-procentowy bonus. I zarabiamy już na samym początku na 4 poziomach. Konsultant to partner, który wykonał minimalną inwestycję $100, zaprosił 2 osoby, które zrobiły to samo, $300 na pierwszym poziomie i w tym wypadku mamy 5 poziom w głąb i zarabiamy po prostu również 15% na tym pierwszym poziomie. Lider to jest ostatni poziom, który pozwala nam uzyskać ten status bez osób trzecich. Lider musi wykonać pracę taką, że sam osobiście musi mieć historycznie $200, więc jest to niewiele, ale musimy zaprosić minimum 3 osoby, które zrobią to samo, czyli zainwestują minimum $200, ale łączna kwota inwestycji na pierwszym poziomie musi być $2000 i wtedy mamy status lidera. I teraz jeśli chodzi o mastera, master to jest pierwszy status, który potrzebny jest kwalifikacja osób trzecich. Czyli master to jest taki partner, taki inwestor firmy, który zaczyna budować świadomie team i zapraszać osoby nie tylko, które chcą zainwestować środki i na tym poprzestać, ale również chcą też brać udział w programie partnerskim, czyli też budują swoje grupy. Dzięki temu pozyskuje pierwszych 3 liderów,
I to jest pierwszy, jak gdyby, warunek do uzyskania statusu mastera. Następnie własna inwestycja musi na tym etapie, na ten moment wynosić $1000 i również 5000 łącznie z grupą z pierwszego poziomu. Potrzebny jest taki obrót historyczny, dzięki temu uzyskujemy status mastera. To, co najważniejsze, to co tutaj pewnie zauważamy, to również master ma fajny skok, ponieważ wchodzimy tutaj na poziom w głąb, jeśli chodzi o strukturę, poziom 9 już sięgamy. Natomiast dopiero zaczyna się naprawdę fajna, jak to mówią, jazda bez trzymanki, bo jak tutaj mamy 9 poziom, tak zobaczmy, przy ekspercie zaczynamy sięgać z 9 poziomu, przeskakujemy, uwalniamy sobie niejako dochody, bonusy do 20 poziomu, czy automatycznie 11 poziomów w głąb, jeśli nie sięgaliśmy do tej pory bonusy, to w tym momencie, uzyskując status eksperta, mamy możliwość zarabiania do 20 poziomów. To jest naprawdę bardzo już głęboko, jeśli chodzi o programy partnerskie. Żeby uzyskać ten status, potrzebujemy 5000 własnej inwestycji historycznie. Potrzebujemy również, jak tu widzimy, 10000 obrotu ze strukturą z pierwszego poziomu i potrzebujemy 3 masterów. Różnica jest taka, że tych 2 masterów, tak jak tutaj mamy, musimy mieć bezpośrednio zaproszonych, natomiast ten trzeci master może być w głębi struktury, nieco głębiej, na drugim, trzecim, czwartym poziomie, ale w niezależnej nodze, czyli w innej nodze niż tych 2, którzy już dają nam kwalifikacje, i przy takim układzie otrzymujemy status ekspert. I ostatnie 2 poziomy, poziom top expert i sky expert. Tutaj się zmienia jedna sprawa, ponieważ jest to status, gdzie sięgamy maksymalnej głębokości do 24 poziomów. Wymóg własnego wkładu jest to 10000. Linii na pierwszym poziomie łącznie z naszą 30000 i potrzebujemy 3 ekspertów. I tak samo jak było w wypadku eksperta, czy top ekspercie, 2 może być na pierwszym poziomie, 3 może być głębiej w strukturze, w niezależnej nodze, czyli w innej nodze niż tych 2 pozostałych, którzy już nam dają kwalifikacje. Co tu się fajnego zmienia? To tak jak powiedziałem, 24 poziomy maksymalna głębokość i możliwość otrzymywania comiesięcznego bonusu z obrotu całej struktury w miesiącu kalendarzowym. Czyli w danym miesiącu kalendarzowym, jeśli obrót mamy 20000 lub więcej, otrzymamy od firmy dodatkowo na swoje konto bonusowe $1500 i możemy je tak naprawdę wykorzystać na co chcemy. Albo wypłacić, albo na jakieś raty, pakiet, lub wewnętrznie po prostu komuś przesłać. I ostatni status Sky Expert. Pamiętamy z ostatniego webinaru, takich partnerów jest póki co w całej strukturze firmy 4. Oczywiście to się w każdej chwili może zmienić, ale sprzed tygodnia było ich 4. Sky Expert to partner, który sam osobiście zainwestował $1000. Struktura łącznie z naszą inwestycją musi mieć $90000 i te wymogi są po prostu najprostsze. Najtrudniejsze do wykonania jest pozyskanie sobie partnerów, którzy budują mocne struktury, bo jeśli pozyskamy 2 top ekspertów z pierwszej linii, nawet tych 2 top ekspertów z kolejnych linii w głębokości, to znaczy, że budujemy organizację, która buduje również teamy. Czyli oprócz tego, że inwestują, bo sami inwestują tutaj w tym wypadku wymóg minimalny 20000, to oprócz tego właśnie jeszcze budujemy mocne teamy, które awansują stopniowo z mastera, później ekspert, top ekspert, no i w końcu sky ekspert. W tym wypadku wymóg to jest 4 top ekspertów, 2 na pierwszym poziomie, 2 może być właśnie głębiej. Jeśli ten trzeci warunek spełnimy, czyli obrót własny, obrót struktury z naszym obrotem plus tych 4 top ekspertów, uzyskujemy status sky expert. Sky expert dodatkowo otrzymuje 2000 co miesiąc z obrotu, jeśli obrót naszej struktury w miesiącu kalendarzowym wynosi 30000
dolarów. No i maksymalna głębokość, czyli wszystkie bonusy, jakie są możliwe do wzięcia, wpadają na nasze konto bonusowe. To jest slajd, który też bardzo dobrze znamy, ale on też naprawdę pokazuje, i on pewnie przez jakiś czas jeszcze z nami zostanie, bo on pokazuje nowym osobom, które być może, do czego tak naprawdę zachęcam co tydzień, pokazuje możliwość dodatkowych zarobków, czyli pokazuje, że ten bonus 15%, który otrzymujemy od samego początku współpracy z firmą, może wzrosnąć do 18%, czyli z 15 na 18% w zależności jak pracujemy. I tu jest właśnie jak gdyby ten ukłon ze strony firmy. Ktoś, kto pracuje więcej, to po prostu zarabia po prostu więcej, nawet na samym programie partnerskim podstawowej prowizji, czy tym bonusie. Bo jeśli mamy 5, 10 lub 20 płatności w danym miesiącu w pierwszej linii, to możemy otrzymać z każdej takiej raty, z każdego zakupionego pakietu w pierwszej linii 18%, pod warunkiem, że w ciągu całego kalendarzowego miesiąca tych płatności na naszym koncie w pierwszej linii było 20 lub więcej. Jest tak najbardziej do osiągnięcia, ponieważ sam osobiście niejednokrotnie takie bonusy w wysokości 18% miałem. Tutaj podsumowanie, jeśli chodzi o zasad warunków programu partnerskiego. Niezmiennie $50 minimalna inwestycja, żeby móc jak gdyby zaistnieć. Ktoś, kto chce inwestować, chce dobrze włożyć, ulokować swoje pieniądze, może zacząć to robić od $50 wzwyż. $30 to jest minimalna kwota wypłaty. Ja osobiście zalecam, bardzo fajnie idzie USDT TRC20. Zazwyczaj to jest w jedną dobę, są środki księgowane i tam chyba opłata, z tego co pamiętam, to jest chyba $1. Więc warto korzystać z tych możliwości. Mamy 24 poziomy plus ilość partnerów, których możemy zaprosić do firmy cały czas jest niezmienna, czyli tak naprawdę nieograniczona liczba osób, które mogą znaleźć się w naszym teamie. To, co jest bardzo też ważne, to również za tą pracę firma nas wynagradza. Mistrz otrzymuje bardzo skromny podarek, bo to jest długopis, ale już ekspert, top ekspert i high expert otrzymują bonusy w gotówce. Czyli tak, ekspert otrzymuje, jak widzimy, $500, top ekspert otrzymuje $1500 i sky ekspert otrzymuje $2000 w ciągu 24 godzin na własne konto bonusowe z możliwością wykorzystania na dowolny cel. Przechodzimy do tego slajdu, który zwraca uwagę na to, jak w wyjątkowej firmie jesteśmy. Skyward Community, czy też Unicki String Technology. To wszystko, co związane jest z koleją strunową, z technologią transportu strunowego, pokazuje, że jesteśmy w wyjątkowym projekcie. Jeżeli się mylę, jeżeli Państwo znacie firmę, która została wyceniona na ponad 400 miliardów dolarów w momencie, kiedy jeszcze nic nie zrobiła, tylko tak naprawdę gdyby projekt został na tyle wyceniony, to napiszcie na czacie. Jeśli znacie taki projekt, który został wyceniony przez niezależnych ekspertów na 400 miliardów lub więcej, w momencie, kiedy nic jeszcze nie stworzono, czyli przed w ogóle wprowadzeniem w życie projektu, to proszę mnie po prostu poinformować. Chętnie się przyjrzę takiej firmie. Natomiast nasza firma faktycznie została na tyle wyceniona, na 400 miliardów, sam pomysł, sama technologia, to co było na dokumentach, w papierach, tacy eksperci to przejrzeli i na tyle wycenili, więc naprawdę jest grubo pod tym względem. Ta cena oczywiście dzisiaj pewnie wycena byłaby dużo, dużo wyższa, ponieważ to co związane było z papierami, w tej chwili już mamy w realu. Czyli większość prototypów pojazdów, różnego rodzaju infrastruktury, nawierzchni torowej, to wszystko zostało stworzone, przetestowane, certyfikowane.
więc wartość pewnie ma niezmiennie wyższą niż to, co było na dokumentach przed stworzeniem tak zwanych, ja to nazywam w cudzysłowie, poligonów doświadczalnych, bo ekotechnoparki, to co jest stworzone koło Mińska, to co tworzone jest w tej chwili koło Szarży, to są tak zwane poligony doświadczalne. One są tworzone głównie w tym celu, aby całą tą technologię przetestować, certyfikować, opatentować i wprowadzić ją jak najszybciej do komercyjnej, masowej produkcji. Na tym etapie, jeszcze dzisiaj, 2023, mamy możliwość zainwestowania z bardzo dobrym dyskontem udziały spółki. Mówię bardzo dobry, ponieważ ci, co oczywiście współpracują z firmą od 5-6 lat, zainwestowali z dużo lepszym dyskontem, bo wtedy dyskonto było 600-800, a teraz mamy 30-40 i nadal jest to bardzo dobre dyskonto. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że jeśli ktoś nam daje za dolara $40, to jak nie mówić tutaj o tym, że to jest dobry biznes. Jest to około 4000% w stosunku do naszego wkładu. A tak mamy, takie kwoty mamy zagwarantowane w umowie pożyczki, którą udzielamy firmie. I w zamian to otrzymujemy udziały. Tu mamy przykład pakietu bardzo fajnego. Inotrans. Tak naprawdę w momencie, kiedy kupujemy jeden, drugi, trzeci, to każdy pakiet składający się z określonej liczby udziałów i kosztujący nas $1000 ma większą ilość udziałów. Czyli tu widzimy proporcjonalnie 27 tysięcy, 31 i ten trzeci jest z dyskontem 41, czyli 47 tysięcy udziałów. Powtarzam również, że maluszek i student to są świetne pakiety, będę cały czas powtarzał. Więc niezależnie tak naprawdę, co kto myśli, tak naprawdę jeśli chodzi o maluszka i studenta, są to bardzo dobre pakiety dla rodziców. Dlatego, że tak naprawdę zobaczmy, mamy pakiet, który kosztuje nas naprawdę niewiele, bo kosztuje nas $585 lub $1350. $1350 to jest jakieś 5-6 tysięcy złotych. Natomiast to, co mamy zagwarantowane w umowie, to mamy z tego tytułu mamy 38,5 tysiąca udziałów, czyli równowarte jest cenie nominalnej 38,5 tysiąca dolarów. Gdybyśmy to pomnożyli przez złotówki, to mamy przełożenie, jaka to będzie gotówka za tak niewiele dla na przykład naszego dziecka, które wkracza w dorosłe życie. To jest jedna rzecz. Gdyby się okazało na przykład, że po wprowadzeniu udziałów do wolnego obrotu giełdowego te udziały będą kosztować 10, 20 lub więcej dolarów, no to sobie to pomnóżmy razy jeszcze 10 lub więcej. Więc naprawdę to są bardzo, bardzo dobre pakiety, które możemy proponować z czystym sumieniem rodzicom jako pewien posag dla swoich dzieci. Tutaj, jeśli chodzi o ten pakiet, tak naprawdę mamy pakiet, jak widzimy, do 150, tutaj akurat mamy do $150, ale mamy za to $150, mamy 7,5 miliona udziałów, natomiast na ten moment jest możliwość wielokrotność takiego wkładu. Na ten moment nie słyszałem, żeby firma w jakiś sposób tutaj poprzez ten kanał nam, partnerom, utrudniała zakup większej ilości udziału, aczkolwiek no niewykluczone jest, że gdyby ktoś próbował wejść z jakimś takim dziwnym kapitałem, to pewnie coś by się tutaj wydarzyło. Mi nic na ten temat nie wiadomo, natomiast takie są dzisiaj możliwości, że możemy kupować jeszcze na ratę, w 5 ratach pakiety lub za gotówkę. Jak powiedziałem, za wolną gotówkę zaczynamy od $50, tak jak tutaj widzimy, $50 i to jest wielokrotność.
Tutaj mamy fragment umowy naszej, ponieważ w momencie, kiedy podpisaliśmy umowę z firmą, w momencie, kiedy wpłaciliśmy gotówkę, w momencie, kiedy podpisaliśmy kontrakt, pamiętamy, że po spłacie pakietu pojawia się kontrakt, który musimy po prostu zatwierdzić w formie elektronicznej. Jest to umowa, tak zwana pożyczka konwertowana. Chodzi to o to, żeby to było jak gdyby od strony takiej prawnej zgodne z prawem. My udzielamy niejako pożyczki firmie, natomiast firma w zamian to po prostu daje nam udziały zakładowe w szybko rozwijającej się właśnie firmie technologii. I co otrzymujemy w tej umowie? To jest fragment ze strony 8. Mamy informację. Otrzymujemy ilość określoną udziałów wcześniej podpisanego pakietu. Otrzymujemy, jakie klasy są udziały. I to, co najważniejsze, to, co nas interesuje, mamy informację, że udziały, każdy jeden udział, cena nominalna jednego udziału to jest 1 dolar. Co to oznacza dla nas? To oznacza, że firma w momencie, kiedy wprowadzi udziały dowolnego obrotu giełdowego, będzie to minimalna cena, jaką będziemy mogli uzyskać. Minimalna. Natomiast ja spodziewam się, że te udziały będą dużo droższe. Nie byłbym takim optymistą, że ktoś sobie kupi na giełdzie, na rynku wolnym już, za dolara nasze udziały. Byłoby to, byłby no, mało prawdopodobne. Więc z tych gdzieś tam pogłosów, które dochodzą, te udziały mogą być w dużo wyższej cenie. Natomiast my trzymamy się tego, co mamy zagwarantowane w umowie i to, jak rozmawiamy z potencjalnym klientem, inwestorem, partnerem, który będzie chciał kupić jakiś sobie pakiet udziałów, to mówimy, że ma określoną ilość udziałów w klasie A, czyli takiej uprzywilejowanej, która często ma pierwszeństwo w uzyskaniu dywidend, które się pojawią, zysków danej korporacji. Jeśli nie będzie chciał sprzedać udziałów, to ma prawo do udziału w zyskach, ale również ma informację, że wartość tych udziałów będzie minimum 1 dolar. Więc to jest inwestycja długoterminowa, nieokreślona jakimś z góry określonym czasem zakończenia, więc jest jak gdyby to ryzyko, że to może być rok, dwa, może być to 4 lub 6, ale za to mamy przebitkę, no zgodzicie się, drodzy Państwo, potężną. Tutaj jeszcze jest informacja, ponieważ na nasz kontakt w zakładce dla partnerów, a czyli dla partnerów, moje inwestycje, mamy certyfikaty, mamy możliwości kuponów różnych, inwestycji, rat i tak dalej. I w zakładce certyfikaty, gdzie mamy podgląd do naszych certyfikatów, mamy również podgląd do wyciągu z rejestru spółki. Wyciąg z rejestru spółki, czyli tak naprawdę my, będąc właścicielami udziału firmy, w momencie, kiedy je spłacimy, to musimy określić siebie jako współwłaściciele całej korporacji. Wszystko to, co zostanie stworzone przez firmę i przyniesie zysk, my będziemy również brać w tym udział. Możemy sobie wysłać taki wyciąg z rejestru na maila. Jak klikniemy otrzymaj wyciąg z rejestru na maila, to coś takiego nam, jak tutaj widzimy przykład, nam wpłynie. To jest jedna strona. Najczęściej jest tak, że jeśli tych pakietów mieliśmy dużo, dużo więcej, to po prostu jest kilka, czy nawet kilkanaście takich stron, jak tutaj pokazane jest to na przykładzie, ten wyciąg z rejestru spółki z podpisem pana Anatolia Jelnickiego. Nasz inwestor, jak i my, będąc inwestorami, stajemy się, tak już powiedziałem, współwłaścicielem innowacyjnej technologii transportowej, która z jednej strony dzisiaj daje nam możliwość pozyskiwania kapitałów w programie edukacyjnym, bo Skyward Community to jest właśnie gdyby ten dział, powiedzmy, edukacyjno-crowdfundingowy, gdzie mamy możliwość zaprosić do udziału w tym całym przedsięwzięciu i otrzymać z tego tytułu, z programu partnerskiego, bonus. Mamy możliwość w niedalekiej przyszłości
uzyskać dywidendy z tytułu zysków, które będzie firma otrzymywać. W momencie, kiedy zacznie się pojawiać kapitalizacja, firma stworzy pewną poduszkę, tak zwaną dywidendową, to będzie taka możliwość uzyskania takich dywidend. Nie wiemy na ten moment, czy to będzie w późniejszym czasie raz w roku, czy to będzie dwa razy w roku, się okaże. Natomiast takie dywidendy będą, jak w każdej innej spółce, się to dzieje, ale będziemy również mogli sprzedać część lub całość swoich udziałów wtedy, kiedy firma wprowadzi udziały do obrotu giełdowego. I również my będziemy takie udziały swoje mogli wprowadzić do obrotu giełdowego w momencie, kiedy to się wydarzy. Tu przykład, który też jeszcze trzymam, ponieważ na ten czas, na ten okres, w którym żyjemy, jest to naprawdę fajny przykład sprzedażowy, gdzie mamy możliwość w okresie, kiedy teraz jesteśmy, gdzie jest tak wysoka inflacja, sięga wysokości średnia roczna około 15%. Wiemy, że pod koniec roku były miesiące, że było i 17-18% prawie procent ta inflacja. 2023 mówi się o minimum 20% inflacji średniej, natomiast gdzieś tam słyszałem w mediach, że może sięgnąć, niektórzy przewidują, eksperci, że może sięgnąć w któryś tam pojedynczy miesiąc nawet 26%. Pewnie nie chcielibyśmy, ale no rzeczywistości pewnie nie będziemy tutaj w jakiś tam sposób zaklinać, więc biorąc pod uwagę, że wiele tak zwanych cudzysłowo tarcz i różnych osłon i tak dalej zostało zniesionych, to mocno podniesie inflację. Nie ma co się łudzić i ceny różnych produktów w kolejnych najbliższych miesiącach, więc to się też przeniesie na inflację. I teraz przykład. Mamy tutaj, trzymając pieniądze w domu, trzymając pieniądze w banku, nasze środki, ich wartość tak naprawdę nabywcza jest kruszeje w obliczu inflacji. Ona spada 15%, w tym roku może być to nawet 20%, więc w ciągu dwóch lat mamy stratę 35%. Co się dzieje w naszej firmie? Jeśli zakładamy, że jest to średnie dyskonto 40, to przy 1000 dolarów mamy 40 tysięcy akcji. Zakładając, że na przykład w ciągu dwóch lat firma wprowadziłaby udziały do obrotu giełdowego, to nasz partner, nasz klient będzie miał po tym okresie 40 tysięcy dolarów. Czyli z 1000 dolarów nie stopnieje mu tam do 600 kilkudziesięciu, tylko będzie miał 40 razy więcej. Natomiast jak wiemy, firma robi akcję, jeszcze ta akcja trwa 3 dni, to będzie na samym końcu, gdzie dostajemy możliwość dyskonta osobom bezpośrednio zaproszonym 80%. I tego typu prezenty myślę, że już wkrótce się naprawdę skończą. Firma wielki robi układ, wiedzą, ile mają udziałów, na ile sobie mogą pozwolić na prezenty, bo to są naprawdę prezenty. Jeśli ktoś nam daje za 1 dolara 40 dolarów w dyskoncie, jest jak gdyby jest firmą, jest tym źródłem, który wyemitował te udziały, to ma prawo je sprzedać za ile chce. Natomiast jest to naprawdę prezent wtedy, kiedy firma za 1 dolara daje nam w dyskoncie 80 dolarów, czyli 80 razy więcej. Jest to bardzo, naprawdę bardzo dużo. Jak potrafimy liczyć, to naprawdę sobie będziemy zdawać sprawę, że jest to dużo i możemy to zaoferować wszystkim swoim znajomym wokół, których po prostu spotykamy na co dzień. Więc warto o tym myśleć. Przechodząc do końcówki, jeśli chodzi o te takie wiadomości, które się pojawiły w ostatnim czasie, to ten zatrzymałem, on już był tydzień temu, ale on zwraca uwagę na pewien certyfikat, który firma nasza otrzymała. To jest certyfikat tak naprawdę wydany przez Ministerstwo Architektury i Budownictwa na Białorusi, ale to pokazuje tak naprawdę zdolność naszej firmy do budowania pewnej infrastruktury. Bo jak wiemy, że nie zajmujemy się tylko tworzeniem samych pojazdów, to tak jak są firmy, które na przykład jest producent, nie wiem, Volkswagena albo producent, no to zazwyczaj no, produkują tylko i wyłącznie auto, które wyjeżdża na ulicę i jedzie. My tworzymy pełną infrastrukturę. Oprócz tego, że tworzymy pojazdy bardzo wysoko zaawansowanej technologii, tworzymy również nawierzchnię torową, ale tworzymy również całą zabudowę, czyli stacje,
tworzymy, tak naprawdę możemy jak gdyby przetwarzać, możemy przerabiać różnego rodzaju już infrastrukturę, która już istnieje pod możliwości naszej technologii, żeby na przykład przystanki, stacje znajdowały się w pewnych budynkach, które już istnieją i które poprzez przy projektowaniu mogą nadawać się na miejsca stacji poruszaniu się naszych pojazdów. Więc tutaj ten certyfikat pokazuje, że firma nasza takie możliwości ma, zdolności i ma pełne pozwolenia do tego, by to faktycznie robić. Zresztą tutaj na tym zdjęciu jest jedno z głównych biur firmy. Cały budynek jest naszą własnością. Więc, a budynków nasza firma ma ileś tam 10. Więc ten kapitał również pod tym względem majątek firmy, on bardzo szybko rośnie. Tutaj mamy oczywiście naszą, ja to nazywam pszczółkę, unikalny wskaźnik, mówimy o aerodynamice pojazdu chińskiej String Technology. Oczywiście myślę, że w bardzo krótkim czasie, na to liczę naprawdę, zobaczymy ten dużo, dużo większy pojazd niż ten, który mamy tutaj. Bo ten jest sześcioosobowy i to jest naprawdę w środku Mercedes. Natomiast wiemy, że firma w tej chwili tworzy dużo, dużo większy pojazd do szybkich przejazdów na godzinę 500 czy więcej na godzinę. Więc myślę, że wkrótce ujrzy światło dzienne to, co firma tworzy, to o czym pisała już w poprzednich newsach. Natomiast tutaj ten wskaźnik aerodynamiki, on jest wyjątkowy, jeśli chodzi o naszą firmę, ponieważ my bardzo zyskujemy, że nasza technologia, nasz transport jest nad ziemią, więc z tego tytułu mamy dużo, dużo, naprawdę dużo mniejsze zużycie energii. Bo zobaczcie Państwo, z reguły przy dużej prędkości pojazdy zużywają do 90% energii na pokonanie oporu aerodynamicznego. My mamy w powietrzu, więc ten opór powietrza i pod, i nad jest właściwie bardzo, bardzo mały. Natomiast przy normalnych pojazdach, autach, pod jest dość spory, no bo później tam już jest tylko ziemia czy asfalt, więc musi pokonać spory opór, a do tego musi wytworzyć sporo energii, zużyć energii, żeby pewną szybkość osiągnąć. My tutaj pod tym względem zyskujemy. Poza tym tutaj warto przypomnieć, bo zresztą o tym będzie zapewne mówił również pan Janusz Tomczak w czwartek. Zobaczcie, drodzy Państwo, jego współczynnik, czyli naszego pojazdu oporu aerodynamicznego został zmniejszony do 0,06. Natomiast jedne z najlepszych liderów na całym świecie, jeśli chodzi o właśnie aerodynamiczne, najniższe opory i tak dalej, liderów na całym świecie, wśród samochodów osiągnęli współczynnik 0,175, czyli tak naprawdę mniej więcej dwukrotnie wyższy jednak nadal opór przy najlepszych autach świata niż ten, który my uzyskujemy. Więc dwukrotnie niższy mamy współczynnik oporów, a to się wiąże z bardzo, bardzo dużą oszczędnością energii, a to później się przekłada na zyski, środki, oszczędności. I to my posiadamy. No i to te szybkości to jest też zdumiewające. Tu bardzo króciutko, bo tych informacji jest tutaj niewiele. Firma skupiła się tutaj, jeśli chodzi o plan na 2023. On jest bardzo krótko. Myślałem, że troszeczkę firma opowie nieco więcej. Myślę, że w kolejnych newsach coś tam więcej informacji pewnie się pojawi. Natomiast ten plan został tutaj bardzo mocno okrojony tylko do informacji, że firma będzie koncentrować się w tym roku na to, żeby dokończyć te dwie trasy 2,5-kilometrowe, dokonać tam pewnych testów, między innymi szybkości, to co my musimy mieć do tego, żeby budować komercyjnie, żeby to wszystko spinało się prawnie w dokumentach. To muszą zrobić w najbliższych, załóżmy, tygodniach. Natomiast firma tutaj też krótko zwróciła uwagę na to, że właściwie 2023 to będzie tak naprawdę mocno koncentrował się na certyfikacji tak naprawdę kolejnych tras komercyjnych, czyli po prostu tych, które będziemy pozyskiwać, ale w dużej mierze
dużej naprawdę mierze, bo my mamy tak naprawdę już całą technologię już opatentowaną. Prawie wszystko to, co trzeba było wykonać, to wykonaliśmy. Więc teraz tak naprawdę firma, wchodząc na rynki światowe, na rynki komercyjne, chce budować, to pozostało nam nic innego jak reklama, jak marketing, jak przekaz, czysty przekaz informacji do świata, do przywódców różnych państw, żeby ta informacja docierała w takiej formie na najwyższym poziomie. A do tego potrzebne są nasze najwyższe standardy, dlatego też pewne rzeczy są robione z szczególną dokładnością, żeby na żadnym etapie nikt nie był w stanie do czegokolwiek się przyczepić. Więc 2023 to dokończenie pewnych certyfikacji na tych dwóch torach, ale w dużej mierze pewna globalizacja, czyli po prostu wychodzenie na rynki światowe, marketing, rozwój, docieranie do nowych klientów, podpisywanie nowych kontraktów i powolna tutaj ich realizacja. Wiemy, że do końca tego roku, który już się rozpoczął, mamy mieć sporą pulę nowych kontraktów komercyjnych dopiętych już na ostatni guzik, takich potrzebnych do normalnej realizacji. No i też jeszcze dosłownie bardzo krótko informacja, że Unicki Sting Technology może pomóc firmom przemysłowym i wydobywczym uniknąć trudności logistycznych. Tak naprawdę ten nasz transport, szczególnie ten, wracając do pierwszego slajdu, ten, który tak naprawdę mówi o dużych kontenerach, naprawdę dużych kontenerach, pozwoli naprawdę rozwiązać trudności logistyczne wielu, wielu dużym firmom na całym świecie i my jesteśmy jako spółka, jako firma w stanie budować i rozwiązać te problemy w każdym klimacie, w każdym. I w tym tropikalnym, bardzo gorącym, gdzie temperatury dochodzą do kilkudziesięciu stopni wzwyż, ale również w tym syberyjskim, z tym bardzo, bardzo mroźnym, gdzie temperatury dochodzą do kilkudziesięciu stopni poniżej zera, my bardzo dobrze radzimy sobie bez problemu właśnie z tymi warunkami. Jesteśmy w stanie dotrzeć bez żadnych zahamowań, jeśli chodzi o transport, jeśli chodzi o przewóz towarów na duże odległości, mniejsze odległości. Więc technologię mamy w 100% dopracowaną, która jest w stanie rozwiązać te wszystkie problemy dzisiejszego świata, już nie mówiąc o problemach związanych z ekologią, z oszczędnością, jeśli chodzi o energię, jeśli chodzi o ilość surowców, które potrzebne nam są do stworzenia takiej trasy, czyli słupy takie naprawdę nasze, które trzymają całą konstrukcję, mogą w odległości kilkuset metrów lub jeszcze dłuższych odległości, nawet kilometra lub dłuższego odcinka właśnie odległości być rozmieszczone i są odporne na wstrząsy, na jakieś nieprzewidziane zjawiska atmosferyczne, które jak wiemy w wielu krajach dokonują potężnych strat. Natomiast tutaj nasza technologia pod tym względem również jest na to przygotowana. To tak pokrótce. Na koniec ten bonus dotyczący tego dyskonta kończy się nam za 2 dni. Warto by go wykorzystać. Ja zachęcam szczególnie liderów, sponsorów, którzy mają te kupony do przekazywania ich swoim partnerom w pierwszej linii lub osobom, które świeżo zaprosicie, na przykład jeszcze w tym tygodniu, do przekazania im i dajcie im możliwość zarobienia dyskonta 1 do 80. I to tylko zaczynając od kwoty $250, $500 czy $1000, mogą mieć naprawdę bardzo wysokie dyskonto. Będą wam w przyszłości naprawdę dziękować za to, co dostaną z tego tytułu. To wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy webinar. Udało nam się tym razem zmieścić w niecałej godzince. Też bardzo dziękuję za to, że byliśmy tak licznie na dzisiejszym webinarze. Ja szczególnie zapraszam na czwartek, godzina 19, kiedy
Pan Janusz Tomczak będzie opowiadał o technologii i też o pewnych ciekawostkach, które pewnie się pojawią gdzieś tam w międzyczasie. Natomiast chodzi o to, żebyśmy my jako liderzy, jako pracownicy, jako współpracownicy, jako współwłaściciele, jesteśmy, mając jakikolwiek pakiet, jesteśmy współwłaścicielami tej spółki, chcemy przekazywać informacje w jak najczystszy, przejrzysty sposób, żeby nie było przekłamań, że na przykład używa ktoś jeszcze starej nazwy Skyway na przykład. Byłaby to naprawdę hańba. Chcemy posługiwać się pewnymi zwrotami, pewnymi materiałami czy też informacjami, które są bieżące, które w żaden sposób nie narażą firmy na jakieś takie nieprzyjemności, że ktoś tam będzie musiał się z czegoś tłumaczyć, że to jest jakaś informacja podana przez niedoczytanego czy niedoinformowanego partnera. Więc dlatego też zachęcam wszystkich, żeby regularnie uczęszczać na tego typu webinary, ponieważ one się powtarzają cyklicznie. Jeśli firma nam da pewne informacje, slajdy i tak dalej, które będą mówiły o całkowitej nowej rzeczywistości we firmie, to one się pojawią. Natomiast my mamy te informacje przekazywać w sposób przejrzysty, czysty i taki, jaki na bieżący jest zgodny z polityką firmy. I też do tego was, partnerzy firmy Skyward Community, zachęcam, korzystajcie z tych webinarów, zapraszam na czwartkowy webinar z udziałem pana Janusza Tomczaka. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia za tydzień.